Witam w kolejnej części. Starzy wyjadacze będą tutaj mi zarzucać pewnie, że nie jestem poprawny językowo. Zgadzam się z tym. Zarzutów może być dużo pod adresem tego kursu, ale ja przypominam, że jest to kurs podstawowy, darmowy, który ma na celu pokazać Państwu, jak zbudować prostą stronę w oparciu o ten darmowy CMS. I nie wydawać cholernych pieniędzy na coś, co Państwo mogą mieć zupełnie za darmo. Ponieważ większość stron, które Państwo budują dla szkoły, dla swojej małej, niewielkiej firmy jednoosobowej, można stworzyć za darmo przy pomocy tego kursu, który też jest w gruncie rzeczy za darmo. Chyba, że chcą Państwo pobrać wersję HD i obejrzeć to na telewizorze u siebie, czy chcą Państwo, żebym wysłał Państwu ten kurs w kopercie, będzie niestety trzeba zapłacić troszeczkę kosztów. A jeżeli Państwo oglądają to na YouTube, jest to za free. Czy na Vimeo. Świetnie. Na czym to stanęliśmy ostatnio? Mamy zainstalowaną i spolonizowaną Joomlę. To teraz trzeba ją troszeczkę na początku skonfigurować, aby ją lepiej widziały Google. Na przykład Google. Czyli musimy zadbać od razu na początku o proste adresy, o metaopisy i parę innych takich rzeczy, o których powiemy właśnie sobie w tej chwili. Cóż, klikamy witryna. I klikamy tak, skrót, konfiguracja globalna menu. I co my tu mamy? Nazwa witryny, kurs Joomla 1.7, to jest to, co pisaliśmy na początku podczas instalacji. Możemy teraz to tutaj zmienić. Te dwa przyciski oznaczają, czy witrynę mam włączoną, czy nie. Jak Państwo widzą, jak najadę tutaj, to tutaj jest dokładny opis tego, co oznacza dana opcja. Bo mamy dwa rodzaje opcji. Wybór za pomocą oznaczeń, zaznaczenia tutaj lub z listy rozwijanej wybór. Obie te opcje będą bardzo często u nas się pojawiać. Witryna wyłączona oznacza to, że witrynę wyłączymy. Spróbujmy to sobie zrobić. Kliknijmy tutaj tak i kliknijmy zapisz. Zobaczmy podgląd. Jak widzą Państwo, logujemy się do zaplecza. O, w ten sposób logujemy się do zaplecza. Mamy możliwość tylko zalogowania się. Witryna jest włączona. Czyli co, wracamy tutaj do nas. Konfiguracja globalna i pokażmy to swoją naszą witrynę. Włączamy ją. Czyli witryna wyłączona, klikamy nie. Komunikat o wyłączeniu, ukryj i takich parę innych rzeczy. Teraz domyślnym edytorem tekstu jest TimeMC. Niczego tutaj nie zmieniamy, będziemy przez chwilę korzystać z edytora TimeMC. Teraz streszczenie witryny, słowa kluczowe. Te dwa elementy nas bardzo interesować będą z punktu widzenia Google. Popatrzmy, jak Google widzi witryny internetowe i skąd bierze pewne opisy. Przejdźmy na stronę google.pl i wpiszmy taką komendę site przy dwukropek i adres witryny, którą chcemy zbadać. A niech to będzie videoporady.com.pl i kliknijmy szukaj, enter. Proszę zwrócić uwagę. Tak, Google zaindeksowało moją witrynę w ten sposób. Każda podstrona jest w jakiś sposób opisana i zaindeksowana. Pierwsza rzecz, o którą chcemy zrobić, to ten oto wpis. Mamy wpływ na to, jak on będzie wyglądał. Czyli wideoporady to nowoczesna strona integrująca. Przejdźmy do naszego zaplecza. To jest streszczenie witryny. To streszczenie witryny tutaj to jest właśnie to, co pojawia się tutaj. A wpiszmy sobie kurs. Przypominam Państwu tylko, że to streszczenie witryny nie pojawi się od razu w Google'ach, tak jak my byśmy to chcieli, tylko po jakichś paru dniach. Wszystko zależy od tego, jak dużo linków prowadzi do naszej witryny, jak często nasz robot będzie odwiedzał. Kurs Joomla podstawowy. Pięknie. Słowa kluczowe witryny. Tu zwracamy uwagę robotowi na słowa kluczowe, jakie są w naszej witrynie. Uwaga, te słowa, które tutaj wpiszemy, nie wpłyną na to, że nasza witryna będzie wyżej.
Teoretycznie, prawdopodobnie robot bardziej zwróci uwagę na te słowa kluczowe, ale to nie będzie miało żadnego wpływu na to, że będziemy na pierwszym miejscu. Świetnie. Teraz nazwa witryny. Jeszcze wróćmy do tej nazwy witryny tutaj. To są właśnie o te elementy. Uwaga, proszę Państwa, każda podstrona w Joomla będzie miała swój opis, proszę zwrócić uwagę. Ten opis, jeżeli tego nie będzie, tego opisu, po prostu nie będzie. Google weźmie pierwszy lepszy tekst z brzegu, czy pierwsze 20-18 wyrazów. Dobrze. Teraz chcemy, żeby adresy nasze były bardzo ładne, czyli przyjazne. Nie jakieś tam dziwactwa, tylko takie całkiem przyjazne adresy. Które są w jakiś sposób lepiej widziane przez Google. Na wszystkie adresy będziemy mieli wpływ za pomocą wbudowanych narzędzi Google, wbudowanych narzędzi w Joomla, ale spróbujmy sobie to poustawiać. Czyli tak, adresy z przyrostkiem tak, adresy w Unicode tak i korzysta z mod Rewrite. I klikamy zapisz. W tej chwili, jeżeli tak zrobimy, to nasza strona, proszę Państwa, nie będzie niestety widoczna. Tak jak należy. Dlatego, że musimy zmienić tutaj w panelu administracyjnym. O ten plik, nazwę tego pliku. Nie logujemy się przez FTP. Najlepiej to zrobić z Direct Admina, najszybciej. Zmieni nazwę tego pliku. Mamy tutaj taki link i wykreślamy TXT. Na początku wpisujemy kropeczkę i klikamy zapis zmiany. Proszę zwrócić uwagę, że dla serwera zmieniła się nazwa tego plika. Tego pliku mamy kropka i rozszerzenie. W Windowsie by to nie przeszło. Tutaj to przechodzi i od tej pory możemy korzystać z prostych adresów. Kolejnym elementem, jaki powinniśmy zrobić, no jest przejrzenie pozostałych zakładek i pomyślenie sobie, że na razie tutaj nic nie powinniśmy dłubać, jeżeli nie mamy odpowiedniego doświadczenia. Z wyjątkiem poczty. Jeżeli zainstalujemy sobie formularz kontaktowy jakiś, to ten elemencik, ta część będzie nam potrzebna. Wysyłaj z adresu. Jest tutaj dany domyślny adres, który mamy podany podaliśmy podczas instalacji. Nazwa nadawcy to będzie nasza strona, tak jak ją nazwaliśmy na początku. Możemy oczywiście to wszystko zmienić. Pozostałe elementy na razie pozostawmy bez zmian i w standardowych ustawieniach one się świetnie sprawdzą. Czyli zmieniamy adres, jeżeli chcemy, żeby z jakiegoś innego adresu wychodziła ta poczta i nazwę nadawcy. No i po tym, jak kliknęliśmy zapisz i zamknij, możemy przejść do użytkowników. Użytkownicy, czyli osoby, które użytkują tę witrynę, inaczej są zalogowani. Tutaj musimy zmienić siebie, czyli nasz jako superadministratora, nasze nazwy i tak dalej. Wejdźmy tutaj, klikając na ten link i zmieńmy nazwę. Tutaj wpiszmy nazwę naszą, jaką chcemy, żeby się wyświetlało na stronie. O wszystko, co robimy, robimy po to, by nie popełnić pewnych głupot. I proszę, żebyście Państwo robili mniej więcej w tej kolejności takie rzeczy, bo jak tego Państwo nie wpiszecie tak, jak należy, to się nagle pokaże, że edyt tekst, treść dana dodał superadministrator. A tak dodał ją Jarosław Kasperek. Nazwa użytkownika, ze względów bezpieczeństwa powinniśmy ją zmienić. Zmieńmy ją na Jarek lub jakąkolwiek inną nazwę, ale żeby nie był to admin, łatwiej jest się wtedy włamać. Adres mail pozostawmy i wszystkiego rodzaju tego typu ustawienia tutaj też pozostawmy. Dla innych użytkowników możemy zablokować konto. Oraz wybrać dla na przykład użytkowników obcojęzycznych inny, jeżeli zakładamy użytkownika innego, inny język zaplecza czy witryny. My pozostajemy sobie przy polskim.
Klikamy zapisz i zamknij. Może tutaj troszeczkę zamieszałem, nie powinienem tego mówić, aczkolwiek jeżeli mamy innego użytkownika, który wprowadza treść, to tam możemy mu przydzielić zupełnie inny edytor tekstu. O tym do tego jeszcze wrócimy. Świetnie. Mamy wstępnie skonfigurowaną Joomlę. W następnym odcinku pokażę Państwu, jak dodać swój pierwszy tekst i jak wyrzucić pewne opcje, które mogą się na początku wydawać zupełnie niepotrzebne. Dziękuję.